Dzień dobry, dzień dobry. Tak was grzybami ściągnę, bo inaczej to ciężko. Tutaj widać, że grzybek jest chyba zdrowy, bo go ruszył robaczek. Nie? O. A i wyrosły. Ale powiem wam szczerze, że tak obserwując to, co się dzieje na necie, ile tych wiadomości różnych, wszelakich, kwadratowych i podłużnych, olbrzymych grzybów po ileś tam kilo, to się tak zastanawiam, jak taki grzyb nie został ruszony przez robaczka. Wiecie, śliwki, robaczywki, kiedyś się mówiło, teraz ciężko znaleźć na jakimkolwiek owocu, czy w jego wnętrzu, gdzieś jakiegoś robaczka, do którego Unia zachęca nas, żebyśmy jedli te robaczki, ale o, tam się coś odzywa. I takie olbrzymie te grzyby nie są ruszone zupełnie przez robaczki. Czy to możliwe w ogóle? No właśnie. Może badać grzyby, ale nie o grzybach miało być, chociaż takie chodzą mi myśli po głowie, żeby nas czasem nie wiozło białe pogotowie później po tych olbrzymych grzybkach, nie? Tak sobie rosną blisko domu. Wszędzie po tych samolocikach, które latały być może, nie wiem, no nie chcę być tutaj, nie chcę nikogo straszyć. Oczywiście, no tutaj następny. Widzicie, rzuciło tymi grzybkami. Też, no też nie ma, też ma gąbkę, także teoretycznie jadalny, no te wyglądają mi na bezpieczne. No ale jeszcze niech sobie w takim razie podrosną. Mam nadzieję, że nie do takich olbrzymich wymiarów, bo naprawdę no, wydaje mi się to podejrzane, że wiecie co, że tak olbrzymie grzyby, nie wiem, nie jestem grzybiarzem, od razu mówię, więc mogę się mylić, ale jakoś z tymi grzybami też bym uważał, wiecie co się dzieje. No, jak robaczek nie chce takiego dużego grzybka dziabnąć, no to nie wiem, czy to jadliwe, to co, no to co, jak robaczkowi, robaczek się boi, że mu zaszkodzi, to nam nie zaszkodzi, nie wiem, nie chcę tutaj siać paniki. W każdym bądź razie nie tyle, że o grzybkach miało być, co o zupełnie czymś innym. Dzień dobry. Słuchajcie, tak obserwując dzisiejszych rodziców, ja no, jeszcze się dzieciątka nie dorobiłem, tutaj następne, proszę, robaczek ich nie tknął. Akurat były 2 lata temu grzybnie sadzone, więc może to jest zdrowe, sadzone, czy jak to się mówi. O, tu jeszcze mamy jakieś muchomory, ale właśnie to muchomory chyba, tak, jakżeby inaczej. No i słuchajcie, takim muchomorem w rękach naszych dzieci, mam nadzieję, że też mi Bóg taką możliwość kiedyś udostępni, że stanę się szczęśliwym ojcem. Ale z pewnością miałbym wielkie wyrzuty sumienia, jakbym swemu dziecku dał tak zwaną elektroniczną niańkę. Co mam na myśli? A właśnie to, do czego w tej chwili mówię, czyli ten telefonik tak zwany komórkowy, tak? Komórki to my mamy, wiecie, chyba coraz mniej szarych, skoro dzieciom dajemy do ręki taką niebezpieczną zabawkę. No bo co to jest, nie? To jest taka elektroniczna niańka, która po czasie, jak się daje, jak się za jakiś czas chce dziecku odebrać, bo się widzi, że coś z nim nie tak jest, ten telefon, no to staje się niemalże dziecko terrorystą. Więc zbywa się, żebyście mieli małej terrorystki, bądź małego terrorysty w domu, no to słuchajcie, zastanówmy się z tym, nie? Bo co, bo wszyscy dają, tak? Wszyscy dają te elektryczne nianki, tak dla świętego spokoju. No to już wiemy, że dla świętego spokoju wielu przyjęło specyficzny preparat i ciężko to odchorowało, jeszcze może odchoruje, nie daj Boże, albo już tych ludzi nie ma między nami. Także tak samo może być z tą elektryczną niańką, nie? No i niestety tak się też i dzieje, gdyż no spróbujcie dziecku powiedzieć, słuchaj, dzisiaj świecimy przykładem, tatuś z mamusią odkładają na weekend cały telefon,
ewentualnie zadzwonią tam gdzieś do cioci, do babci, do mamusi, do kogoś tam. Natomiast nie będziemy używać internetu. No i dziecko potrafi stać się terrorystą. Skąd to wiem? No z obserwacji, z tego co mówią psychologowie. Znajomy taki psycholog szkolny, pedagog, mówił mi, że ostatnio był właśnie wzywany do rozmowy z uczniem, który to uczeń, dobrze się uczący, nie mający żadnych problemów z nauką, z podstawowej szkoły, to brzoza, ale to nie ta, no, a nie o polityce miało być. Cóż, dzieciaczek po prostu, coś tam rodzice znaleźli chyba u niego w komputerze, czy coś, szczegółów nie znam, no bo to jest sprawa wewnętrzna rodzinnej szkoły. I dziecko zaczęło się bardzo wrogo zachowywać. Dziecko, które nie sprawiało żadnych problemów. To jest świeża sprawa. Dziecko żadnych problemów nie sprawiało. Było bardzo dobrym uczniem. I pewnie, mam nadzieję, jest. Nadal. Niemniej jednak rodzice coś ich zaniepokoiło w komputerze dziecka i zareagowali tak, że mu ten komputer po prostu wyłączyli, zabrali. Dziecko rzuciło się na nich z pięściami, poleciało do kuchni, wzięło nóż, piątoklasista, no podstawówka, gimnazjum, czy jak to się teraz zwie. I co? I powiedziało, że sobie coś zrobi, później, że rodzicom coś zrobi, no do tego stopnia, że była wzywana, słuchajcie, policja, tam opieka społeczna i tak dalej. Także, no wiecie, do czego to dąży. Także pierwszy przykład dajmy od siebie, tak? Czyli pokażmy dziecku, że to my potrafimy nie gadać do tego pudełeczka, nie dać się sterować komputerowo, jak komputer. Bo co? Chcemy, żeby wyrosł nam niezależny, myślący, bogobojny, dobry człowiek? Czy jakiś programista zaprogramowany zdalnie, no? Przeanalizujcie sobie to wszyscy i spróbujcie tak po raz kolejny, jak byłem w Cieparu w Albanii, o takiej sobie zrobiłem 3 dni bez telefonu i powiem wam szczerze, że dobrze mi się zrobiło i także ten weekend też zamierzam właśnie spędzić, czyli bez telefonu. No to tak, od grzybów do tych smyczy, na których jesteśmy prowadzeni. Wyłączamy telewizor, słuchajcie, wyłączamy internet, idziemy się przejść do lasu, pooglądać jeszcze tutaj, no mieliśmy tu dużo więcej zwierzyny, z wami nic nie pokażę, bo a no cóż, mięso w cenie, więc panowie, no nie kłusownicy, mam nadzieję, tylko myśliwi strzelają i wyszczeliwują te zwierzaki. No cóż, kryzys idzie. Także do tyle. Pamiętajcie, zabierzcie te elektroniczne niańki, nie jedźcie na łatwiznę. Czytajcie Księgi Święte, ja tam mam Pismo Święte i właśnie sobie idę poczytać. Bo powiem wam, że nic tak nie uspokaja jak Słowo Boże. A od siebie mogę powiedzieć, że gdybym tak tyle czasu poświęcał na studiowanie Słowa Bożego i na modlitwę, ile czasu poświęcam na patrzenie w ten kawałek plastiku. No, zatruwamy swoje umysły. Stajemy się takimi muchomorami. No i co? A tu nawet grzyby potrafią być zatrute. Pierą wie, czy nie. No, wiecie, do czego zmierzam, także modlitwa uspokaja, Pismo Święte uspokaja. Byłbym przyspokojnym człowiekiem, gdybym nie gadał teraz do tego urządzenia. Ale robię to, żeby się popisać? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Robię to, gdyż widzę, co w trawie piszczy. A piszczy to, że takie dziecko im dłużej korzysta z takiego pudełeczka, którego mówi, tym bardziej jest uzależniony. I w takiej żywej łapce się może znaleźć jak myszka i już z tej nie wyjdzie, będzie mógł co najwyżej być dokarmiane, ale nikt je na wolność nie wypuści, ten system działa.
Wszystkiego dobrego. Ach, mnie róża chwyciła. No to tyle. Wracam do czytania Słowa Bożego, miłego dnia. I widzicie, koty wróciły po całej nocy. No i okej. Teraz pan wyszedł. Uciekajcie. To tyle. Bez okularów się nie da. Zabieramy te. Sprawdzamy, czy mamy terrorystę w domu, czy nie mamy terrorysty w domu. I dajmy przykład. Sami sobie też zabieramy. Dostęp do internetu. Cześć. Do zobaczenia, do usłyszenia za parę dni. Kto podejmuje wyzwanie? Ostatnio było 3 dni i tylko parę osób. Mam nadzieję, ludzie, że jeszcze jesteśmy ludźmi, a nie maszynami. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Miłego, dobrego dnia.